Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora American Flight Simulator. Nie dwa, jeden. No, więc to jest kolejny odcinek symulatora American Flight Simulator. I w dzisiejszym odcinku będziemy sobie wykonywać trasę z Donna Goles Velvert poczekajcie, może wam pokażę na mapie Las Cruces. Na taką dzisiaj pokonamy sobie trasę, spuścimy amulet ręczny i pojedźmy sobie po naszą naczepę, która już tutaj ładnie stoi. Nie, nie tak krótka, tak dziwnie jakoś strasznie stojąca. Dziwna sytuacja z tą krótką. Może podjeżdżamy sobie na spokojnie. Teraz sobie zobaczymy, co tam nią się dzieje. A najpierw podepnijmy swój zestawik. Dobra, trzeba jeszcze troszkę naprostować. O, i pięknie. Na bus przędziałku sobie podjedziemy. W drogę. No, w drogę. Zgadzam się. I zobaczmy, co tu się wydarzyło. A, dziwnym trasem stoi odaj na sztorce. Nie, dobrze. No, więc bez zbędnych pytań będziemy ruszać w podróż. No cóż, trochę gazu i lecimy. Żeby się przed tym latarnią zmieścić, oczywiście, żeby sztylem naczepy nie zahaczyć. Będziemy wyjeżdżać w prawo. Skręć w prawo. Macie uszkodzenia naczepy? Ja nic. Ciego nie wiem o żadnych uszkodzeniach. Dobrze, ale mamy to ograniczenie do 35 mil na godzinę. Więc taką też prędkością będziemy tu się poruszać. Przygotuj się do skrętu w lewo. Zaraz wam to zaprezentuję pod mapką. No tak będzie wyglądać nasza trasa. Sobie musimy ją ładnie zobaczyć. Tu jeszcze mnie nie było. Nie musimy zobaczyć, bo on czasami lubi tak prowadzić, że jedzie przez centrum miasta, zamiast jechać autostradą dookoła, nie? To jest nasza trasa na dzisiejszy odcinek. Miejmy nadzieję, że zdążymy całą drogę. Skręć w lewo. Jednego. Już nie jest to sceneria zimowa, no bo już jest, no w sumie, 8 marca u mnie. No to już. Nie ma żadnego śniegu, nie ma niczego, więc uznaję, że już sceneria zimowa nie jest tu w żaden sposób potrzebna. Oczywiście jadę sobie na manualnej stronie biegów na kierownicę Logitech G27. Wiem, że to już jest przestarzała kierownica. Jedź prosto. No cóż, taką posiadam. Dobrze mi się na niej jeździ, więc jej nie potrzeba. Dobra, teraz my będziemy mieli tu zielone. Jedź prosto. No to sobie ładnie wyjechał. Wyrobił się. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Skręć w prawo, a następnie w prawo. Super. Raczej był tylko jeden zakręt w prawo, ale dobrze. I zielone światełko mamy przed nami.
Jedź prosto. Możecie w komentarzu oczywiście zadawać pytania na następne odcinki. A to już nie było żadnych komentarzy na ten odcinek. No, w sumie jak mogę być? Jeszcze nie zostałem opublikowany, ja ciągle nagrywam, więc... No cóż, ale przypomnę, możecie zadawać pytania w komentarzach pod filmami, a będę na nie odpowiadał podczas filmu. Oczywiście, jeśli będą takie na istotniejsze. Oczywiście również zapraszam Was do zostawienia subskrypcji na tym kanale, aby być na bieżąco. Zostawienia dzwoneczka, właśnie aby dostawać wszystkie powiadomienia na temat najnowszych odcinków. Oraz również zapraszam do polubienia tego filmu. Trzymaj się tak, prawej strony. Mógł mieć on większe zasięgi, bo są naprawdę bardzo słabe. Zresztą, jak widać, no zbyt dużo osób w tego kanału nie ogląda. No cóż. Dobra, możemy sobie trochę przyspieszyć do tej 110 km na godzinę. Ogólnie nagrywam to Windowsowym programem do nagrywania. I mam nadzieję, że działa wszystko jak powinno. Teraz jeszcze sprawdzimy. Tylko czekajcie. Tak, wszystko się nagrywa. Chłopy. Co tu się wydarzyło właśnie? Ludzie. Stanęli na środku autostrady, nie wiadomo czy bez awaryjnej, bez niczego, nie? To się nazywa. I pomalutku sobie jedziemy. Znaczy no pomalutku. 130 km na godzinę. Jest to takie pomalutku jak na jazdę ciężarówką. No i cóż, tam jest to jazda przepisowa, nie? No i widać prędkości przepisowej nie przekraczamy 70 pokazań dla ciężarówek i tyle jady. No trochę. Trochę ponad ograniczenia. Najwyżej wiecie. Trzeba czasami odrobić szybciej pojechać. Żeby też nie być takim zawanym drogą, nie? Wymierzy się granica dopuszczalności. Mam 220 minut do celu. Lecz są jeszcze pewne czy nie jeździ w zewnętrznym. Bo to będzie koniecznie wyglądać moja jazda. Ale dość to wygląda. Wewnętrznie. Właśnie będzie komicznie wyglądać, nawet już trzy razy zbierałem. No to już tutaj wygląda moja jazda z zewnętrznej kamery. No cóż, ale kierowca no nie musi umieć jechać z zewnętrznej kamery, tylko z środka. Jak to powinno się robić.
się zatrzymywać na najbliższej stacji leżącej. Nie mam wiedzieć tej informacji. Dobra, to też tutaj ładnie. My przejdziemy. O co zwalniać? Jedź prosto. A tu był jakiś ostry wybój, a przede mną następną. Nic nie jechało akurat. Właśnie się tutaj zastanawiałem, co to ciężarówka to jest szatana, czy tak dużo potrzebuje, chyba się cisnęła. Nie wyprzedzało. A tam jakiś chyba policjant, dobrze. A teraz człowiek koło motoru. Nie wiem, nie widziałem dobrze w sumie. Szczerze. Nie zwróciłem uwagi. Dzisiaj bardzo przyjemnie się jedzie, tak właśnie. Kulturalnie nic się nie dzieje. Jedź prosto. Z tymi amerykańskimi ciężarówkami to jest 130 na godzinę się jedzie tak spokojnie. Nic nie rzuca na prawo, na lewo, jak na przykład w Eurotrucku. Dwójce próbowałem jechać tak właśnie 130 i to już nie wiem. A tu się wywracała na autostradzie, a tu coś. Tym na spokojnie się jedzie. Zupełnie inna jazda. Również też ma większy problem sprzętu z tego, bo mniejszy problem sprzętu. No i co się dzieje potem? Przecież chce się gdzieś zaparkować w ciasnym miejscach, to się nie wykona, ale będzie go podlegał jak europejski. Może też do tego amerykańskie ciężarówki nie jeżdżą, ale w Polsce to jest mniej miejsca po prostu na magazyna, nie? Na tych rampach, żeby ciężarówka mogła podjechać. Muszą mieć większą manewrowość. Trzeba uważać, bo jakiś chłop się posunął. Dobrze, autobus również możemy sobie wyprzedzić. Lekko ostrzejszy zakręcił. Jedź prosto. I zwolnienia. Ale ten aż za bardzo postanowił. Ale zawsze 3 mile. 3 mile ponad ograniczenie 1. Przepraszam bardzo.
Nie mam za bardzo jak wyciszyć. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. No i tu w prawo zjeżdżamy do miasta, bo jakieś dziwne ścinki się trochę zaczęły. Wyłączamy tempomat, przechodzimy na manualne dodawanie gazu. Że nic nie jedzie, możemy sobie wjechać na autostradę, dołączyć tempomat. Po co mam się męczyć nogą, dodawaj ten gazy? No myślę, że coś na ci rodzaj się nazywa tempomatem, nie? Rozpocznij manewr wyprzedzania. No, 26 mil do celu zostało, więc idealnie na jeden odcinek wraz, nie? Jedź prosto. Muszę dziś najprostszejszy na odcinku. No to dziś prędkość autostradowy jest nie bardziej idealny. I spowolnij do 55 minut. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. A mamy już na miejscu docelowe dojeżdżamy. Zjedź w prawo. No może trasa nie jest idealna na jeden odcinek, ale... Skręć w prawo. Jedź, chłopie, jedź. Ten samochód jedzie. Przygotuj się do skrętu w prawo. No. Skręć w prawo. Idealnie, nawet nie dogonił. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. Dobrze, idzie tu. A Trachson jest w lewo, dobrze. Czy ja tu w lewo? Gdzie tutaj? Delivery only. No, trochę po księżniczku. No cóż. Dobrze, i tu w prawo, nie? Okej. Że zostałem jeszcze 9 godzin pracy kierowcy. My sobie weźmiemy następne zlecenia na następny odcinek już. Dobrze, tu będzie ciasno do zaparkowania, więc jeszcze się nie ma co tym cieszyć. Cóż, na raz tak nie wyjadę niestety. A
teraz powinno być nieźle znowu, że nie mogę się za bardzo przechylić do przodu, dlatego używam z tego powiększenia takiego, bo jakby miał się przechylić, to mikrofon blokuje. Mikrofon blokuje ścieżkę do przybliżenia. No. Jeszcze raz. Parkować w tak ciasnym miejscu z tą naczepą to jest wyzwanie naprawdę i nic nie uderzyć. Dobrze, teraz będzie idealnie. Udało się, jak widzicie, zaparkować. Odłączamy naczepę. Pojedziemy po nowe zlecenie na Gales. Kombajn zbożowy pod Kalifornią. No cóż, najwięcej płacą. Jedź bezpiecznie. Też taka trasa akurat na odcinek jest, więc czemu by nie? I skąd ja mam wziąć ten kombajn zbożowy, a muszę jechać jedną milę? Niestety w Walcie nie mają aż tak opłacalnych tych zleceń. Skręć w lewo. Ograniczenie do 35 mil. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. No i tu w prawo. Okay. Koniec trasy. I sobie bierzemy zleconko. Wybrano cel podróży. No dobrze, no wykonamy je już w następnym odcinku. Zaparkujemy to sobie około tego samochodu. No, prawie się zmieściłem. Znaczy, no, linia stoi trochę za długi, no, ale cóż. No dobrze, więc to było na tyle w tym najwątłym odcinku. Znaczy, w samym odcinku, nie, ale w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie i ja się dążę. Do zobaczenia. Na razie, cześć.